Grzegorz Hajdarowicz niedawno sprzedał tygodnik Przekrój, mimo że kupując go 4 lata temu, zapowiadał podwojenie jego sprzedaży w ciągu 2 lat. Ten plan nie wypalił, ale większość interesów idzie mu zdecydowanie lepiej. Gdy był młody, nic nie zapowiadało, że zajmie się biznesem. W latach 80. w Krakowie był radykałem, zaangażowanym w działalność Konfederacji Polski Niepodległej. Walczył z systemem na ulicach. Rozrzucał ulotki, malował na murach solidarnościowe napisy, a nawet rzucał w ZOMO koktajlami Mołotowa. Słynna stała się akcja jego oraz kilku kolegów, którzy włamali się nocą do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Krakowie i farbą olejną wymalowali w jej wnętrzu 80 napisów z rodzaju Jaruzelski będzie wisieć. Miał wtedy 18 lat, a wśród zadymiarzy ksywę Punk. Jestem gościem, który w 1984 roku w Jarocinie tańczył pogo, słuchał Clash i chodził w wojskowych spodniach oraz w podkoszulku z napisem Marines never die, they just go to hell and regroup. Kibicowałem też afgańskim mujahedinom, którzy tłukli Rosjan w Afganistanie, wspominał w jednym z wywiadów. W drugiej połowie lat 80. zarabiał na chleb na farmie w Holandii, zbierając truskawki. Potem wyjechał do Nowego Jorku, gdzie pracował na 3 zmiany. Rano w supermarkecie, po południu w knajpie, wieczorem jako tłumacz polskiego przedsiębiorcy. Do Polski wrócił tuż przed pierwszymi wolnymi wyborami, z kilkoma tysiącami dolarów w kieszeni. Z ramienia KPN kandydował do Sejmu, ale się nie dostał. Niedługo potem został za to krakowskim radnym. Jednak świat biznesu wciągał Hajdarowicza coraz mocniej. W 1991 roku stworzył firmę Gremi oraz jej córkę KCI, w których zaczął od handlu farmaceutykami. Sprzedawał preparat Taupa Barbary Piaseckiej-Johnson, który miał być lekiem na raka. Interes szedł świetnie, do czasu, gdy w telewizji jeden z profesorów powiedział, że Taupa wcale nowotworów nie leczy. Ale został przy handlu innymi lekami i w ciągu 4 lat wyrósł na potentata. W 1995 roku po raz jedyny pojawił się na liście najbogatszych Polaków wprost, z ówczesnym majątkiem 100 miliardów, czyli dzisiejszych 10 milionów złotych. Majątek powiększał dzięki kupowaniu podupadających firm, reperowaniu ich i sprzedaży z dużym zyskiem. Brał pod skrzydła firmy z najróżniejszych branż. Budował porty w Azerbejdżanie, miał fabrykę mebli. Pod koniec lat 90. zaczął mocniej wchodzić w media oraz film. W 1999 roku kupił pierwsze udziały w Przekroju, resztę dokupił 10 lat później. Z kolei w ramach jednej ze swoich spółek jest zaangażowany w produkcję filmową. Firma Hajdarowicza współprodukowała m.in. Night Watching w reżyserii Petera Greenawaya oraz City Island z Andym Garcia w roli głównej. Dzięki tym dwóm branżom wiele o Hajdarowiczu można przeczytać w mediach. Na przykład w 2011 roku, gdy zamknął wydawane od 67 lat życie Warszawy. Albo 2 lata później, gdy za 135 milionów złotych kupił 100% udziałów w Presspublice, wydawcy Rzeczpospolitej. Nie są to jednak najważniejsze dla Grzegorza Hajdarowicza biznesy. Często powtarza, że prawdziwą transakcją jego życia jest zakup ziemi w Brazylii. Ma jej tam prawie 3000 hektarów, w tym 6 km plaży, a na nich 50 tysięcy palm kokosowych, które wydają rocznie 1,5 miliona kokosów. Interes życia jest w tych palmach, które dziś wszyscy wyśmiewają, ale za 5 lat wszyscy będą z pokorą mówić, że miałem rację. Hajdarowicza próżno szukać na listach najbogatszych Polaków, bo jak zaznacza, obecność na nich raczej przeszkadza biznesowi niż pomaga. Dlatego rzadko mówi o tym, ile dokładnie ma pieniędzy. Ale rok temu w jednym z wywiadów zdradził, że wartość swoich firm szacuje na 500 milionów złotych.